coś świecącego. Już widzimy. To raczej nie będzie roślinożerca, bo chyba by wystawał. Zobaczymy. Siemane maneczko, ja jestem Maneka. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game. I jak widzicie, Alpha 06 Statue tutaj stoi. Dostaliśmy ją. Zrobiliśmy ten challenge pod tamtym odcinkiem z tej Alfy 06, z tamtego bossa. Zostawiliście tyle tysięcy łapek. Ponad 5 tysięcy, bardzo fajny wynik. Prosiłem o 6, ale no, też kilka dni minęło, 3 chyba od tamtego odcinka, więc nie oczekujmy cudów. 5 tysięcy to i tak jest świetny wynik. A co dzisiaj zapytacie? Dzisiaj kolejne dwa legendary paki. Będzie też Pterosaurus pak, w którym jest spora szansa na legendę, ale ja i tak pewnie trafię rerowego dinozaura. Do tego oczywiście VIP-owski event, no i jeszcze kilka rzeczy porobimy. Jak widzicie, Tyranosaurusy też się wykluwają, więc w przyszłym odcinku na pewno już ten 40 poziom będzie. Myślałem, że mam 2.30, okazało się, że nie mam, więc muszę wykluć. Trochę to zajmie, ale co najważniejsze, co wam obiecałem, w tym odcinku otworzymy w końcu po długiej przerwie Solid Gold Packa, gdzie są mega dobre, świecące legendy. No i będziemy mieli nadzieję na coś mega, mega fajnego. I liczę, że tak właśnie będzie. Więc za tyle atrakcji, myślę, że te 3000 łapek dacie radę zostawić. Jak zawsze, jeżeli chcecie, żeby seria została na kanale, no bo coraz mniej wyświetleń i wszystkiego, to musicie ratować ją aktywnością i łapkami. Liczę na was, a my zaczynajmy. Na start otwórzmy sobie darmową paczuszkę, a tutaj widzę, że nic specjalnego. No wręcz bardzo słabo. Jak widzicie, te eventy ja już troszeczkę zagrałem i to wcale nie przypadkowo, tylko zagrałem je po to, żeby teraz nie musieć wydawać mnóstwa baksów na odnawianie dinozaurów. Tylko przeszedłem praktycznie połowę każdego, no i teraz będę mógł sobie to spokojnie zrobić takimi dinozaurami, jakie mam. Tutaj przeciwnicy niezbyt wymagający. Myślę, że tym oto wodnym, nawet jednym, dałbym radę ich poskładać, ale wezmę też takiego przypadkowego tutaj Tyranosaurus na 10 poziomie, żeby w razie co mieć jakiś backup. Myślę, że damy radę. Spinosaurus naprzeciwko nas i my zabijamy go niestety nie na hitka, więc zachowujemy ten punkt, on nam bije 90, więc zbyt dużej krzywdy nam oczywiście nie zrobi. Dwa punkty ataku z jego strony. Nie najgorzej, nie najlepiej, ale przynajmniej nie będzie miał tarczy, więc ja go dość łatwo zabiję. Niestety muszę stracić aż na to dwa ataki, ale czego się nie robi dla wygranej. Pierwszy przeciwnik leży, z drugim też nie powinno być problemów, powinien być słabszy, nie, lepszy niż nasz poprzednik, więc spoko. Znowu 605 ataku. Czy znowu będą dwa ataki? Nie, jest jeden atak, więc prawdopodobnie ma jedną tarczę. Musimy to mieć w głowie, tutaj zakodowane pod czapką, więc tak, jeden atak, drugi atak, trzeci atak i zachowujemy. Powinno być spoko. Nie zachował, znaczy nie dał tarczy, więc zachował. Teraz będzie miał dość mocnego, bo ma legendę, ale w sumie ona nie jest wcale dobra. Dziwne, dziwne, ale chociaż nie, no, nie tak dziwne. 21 level, 118 ataku, 922, no i on nie dał nic. Ale myślę, że ja spokojnie mogę iść all in. On nie dał na pewno 5 tarczy, więc to są 4 ataki, no i dość szybko, dość łatwo zostało to zrobione. Mamy legendarną paczkę, super. Dobra, otwórzmy. Nie tyle co z samej legendy, cieszę się z punktów VIP-owskich, a w legendary paku numer 1 dzisiaj będzie 850, 850 i wodny. Trappi też zresztą fajna karta, 7 dodaje. I Saracoschus. Saracoschus mam chyba takich 2, jeżeli dobrze pamiętam. 1300 punktów, oczywiście bardzo przyjemnie. Mam nawet takich 4, więc teraz będzie 5. Nie wiem, czemu ich nie ulepszam w sumie. Mam kilka takich legend, które mi gdzieś tam zalegają i ich nie ulepszam. Trzeba było to poulepszać. A zróbmy to teraz. Wbijmy go na 20 poziom. Nawet na 30 mógłbym go chyba wbić, jeżeli dobrze liczę. Ale nie, myślę, że 2 na 20 poziomie na razie wystarczą. 70-45 i zobaczmy. Za pierwszym razem się udało. Super, bardzo się cieszę. Kolektujmy i zobaczmy, jak będzie wyglądał. Wygląda podobnie jak tamten, tylko jest troszeczkę bardziej kolorowy. Ma takie paski. Tak wyglądał ten normalny, a ten wygląda ten ulepszony. Wydajmy go na 20 poziom, no i jest całkiem przyzwoity. Na razie jeden wystarczy. Kolejny event. A tutaj walczymy z latającym, całkiem dobrym latającym, a nie, z samymi latającymi, ale całkiem dobrymi latającymi, więc potrzebujemy wziąć najlepsze nasze roślinożerne dinozaury, jakie mamy. A więc będzie to jeden taki. Jeden taki i do tego może jakiś latający, na przykład troszeczkę słabszy. Tak, i weźmiemy latającego. Musimy też jednego boosterka wziąć, więc weźmy sobie na przykład minus 2 tarcze, no i zaczynajmy. Dobra, nasz przeciwnik bije i tak 198, ja biję tylko 227, więc nie mam jakoś wielkiej przewagi, ale postaram się główką to rozwiązać i jednak wygrać tą walkę. On zadał jeden atak, może mieć jeden zachowany, ale ja nie będę ryzykował. On i tak jeszcze mnie nie zabije, nawet jeżeli teraz dam mu 3 ataki, więc ja sobie po prostu
3 zachowa. Myślę, że to będzie mądre zagranie. Zwłaszcza, że on zachował. Teraz będzie miał 3 ataki. Czy na pewno mnie zabije? No nie powinien. Nie powinien. Ale zaatakował tylko raz. I teraz pytanie, co zrobił? Moim zdaniem dał jedną tarczę i jeden zachował, ale mógł również dać 2 tarcze. Musimy brać to pod uwagę. Więc zaatakujemy za 3, żeby go zabić. A, i jak dał 2 tarcze, no to spróbujmy. Dał 2 tarcze? Nie, dał 1 tarczę, tak jak myślałem. Ale dobra, zawsze to będzie ten najtrudniejszy przeciwnik. Zdjęty. On teraz dalej w sumie jest mocny. Kurde, to może nie skończyć się tak dobrze. 3 ataki, jeden ma jeszcze w zanadrzu. 3 atakami nas pokonuje, no i teraz mam... O, dobra, ten jest mega mocny pod względem ataku, więc spoko. Więc ile tak? 3 ataki i 4, ponieważ on może mieć jedną tarczę, ale nie ma, bo zachował, więc spoko. Teraz pewnie mnie też będzie mógł zniszczyć tego, ale potem powinienem dać sobie jakoś radę. Zobaczymy, 4-5 punktami mnie zniszczy. Jak najbardziej, nawet nie 5, mniej nawet będzie potrzebował, 3 tylko. Mamy problem, może mieć teraz 2 tarcze, ale ja mam na szczęście tutaj power upa, więc mam nadzieję, że to mi się... Ojejku, jak ja mało biję, ja to przegram. Ale nie mam co robić w tym momencie, użyję to, nie zniszczę go niestety. Nie uda mi się to, nawet jakbym bardzo chciał, chociaż byłem dość blisko, 900 ileś tam zadam. Aj! No, źle to zrobiłem, bardzo źle. Niedobrze. Co mogę powiedzieć więcej? Żeby temu zaradzić, co przed chwilą się stało, wbijemy tego też jednego na 20 poziom. Też się udało za pierwszym razem, na szczęście. No i wydaje mi się, że z 2 takimi na 20 poziomie damy sobie radę. Ale zrąbałem, niechcący się pośpieszyłem i niestety będziemy musieli go wbić na 30 poziom. I jeszcze tutaj się nie udaje cały czas te kalkulacje. Więc a, mój błąd i to taki dość kosztowny, bo to już nie udaje się chyba 4 raz. Dobra, wydałem na to, nie wiem, z 500 chyba paksów, czy z 700, nie mam pojęcia. No jest spoko, jest naprawdę fajny w tym momencie, zwłaszcza, że go jeszcze ulepszymy na 30 poziom legenda. No to musi być dobra i wygląda też całkiem fajnie, zobaczcie. Jest mega kolorowy, 1700 życia, 230 ataku, bardzo dobry, ale nie wiem, czy jest mi na tyle potrzebny w tym momencie. Zobaczymy. Dobra, zestawienie trochę zmienione, ale wydaje mi się, że takim oto zestawieniem uda nam się wygrać, zwłaszcza, że ten ostatni ma troszeczkę więcej ataku niż tamten, który miałem poprzednio. No, musi się udać. Dobra, teraz mamy znacznie więcej ataku, więc mogę sobie na więcej nim pozwolić. To bardzo dobrze wychodzi. Zobaczymy, 2 życia, znaczy 2 ataku i zaatakował, więc po raz kolejny ta sama zabawa się tutaj zaczyna, ale teraz powinienem go już zniszczyć. Mając 3 ataku, spokojnie go pokonamy. Więc tak, 3 ataku, jesteśmy w domu. Pierwszy zniszczony. Kolejni będą mocniejsi, ale i tak nie powinno być wielkiego problemu w tym wszystkim. Zobaczymy, co on teraz zrobi. Ma 2 ataki, znaczy ma 2 punkty, zobaczymy. 2 ataki będą? Nie, 1 i 1 zachował, z tego co pamiętam wtedy. Tak zrobił. Czy teraz zrobił to samo? Możemy spróbować. Spróbujmy. Czy zrobił to samo? Tak, 1 zachował, więc drugi leży. Został już tylko 1, ja mam jeszcze 3 dinozaury. Nie ma opcji, żeby cokolwiek złego mnie w tym momencie spotkało. Ale niestety kupę baksów na to wszystko musiałem wydać. No pewnie się zwróci w przyszłości, ale teraz nie jestem zadowolony. Tamten niestety poległ, za 4 zaatakowany, ale ten też ma bardzo fajny atak, nawet chyba lepszy niż tamten, albo i nie, ale bardzo podobny. No i jest, wygrana, jeszcze jedna walka została. Tym razem jeszcze mocniejsze zestawienie. Wezmę tego, bo i tak latające nie są dobre na nasz ten, więc możemy tak się pobawić. Wezmę też tego i teraz pytanie, czy powinienem odnawiać któregoś swojego... No, 100 aż chyba nie wydam, więc wezmę sobie jeszcze Tyrannosaurusa Rexa. Zobaczymy, takim zestawieniem powinienem dać radę, ale nie jestem pewien, czy dam. Zobaczymy. Albo nie, wiecie co, wezmę jeszcze drugiego roślinożernego w razie co... Będzie lepiej. Wy w komentarzach koniecznie mi powiecie, czego to jest hybryda, bo na 33 poziomie ta hybryda ma praktycznie tyle samo życia, co na 10 moja ultra świecąca legenda. Nie mam pojęcia, z czym to się je i jak to się dzieje, ale chętnie bym jakieś nowe hybrydy porobił. Tylko takie troszeczkę lepsze. Zobaczymy, może w przyszłym odcinku jakąś się uda. 2 ataki to jest tyle, co on, tyle ile miał, więc ja teraz powinienem go łatwo pokonać. No i tak też się stanie, więc to zawsze jest jakaś przewaga. Jeżeli pierwszy zniszczycie jego, no to on będzie musiał wydać wszystko, żeby zniszczyć was i wy macie przewagę, będziecie mieli ostatniego dinozaura. To zawsze fajnie działa, no i tym razem mam nadzieję, że zadziała tak samo. Z jego strony znowu 2 ataki. Dość ciekawe zagranie, znowu bez żadnej tarczy, więc ja znowu
będę mógł dość łatwo go pokonać. No i tak też się dzieje. Mam tutaj efektywnego dinozaura na niego. No i tutaj zostały nam dwa pełne życia dinozaury. Jemu został już tylko jeden. I to, nie, chciałem powiedzieć najsłabszy z całego grona, ale levelowo może tak, atakowo już niekoniecznie. Zobaczymy, tutaj pewnie polegnie mój. Tak jest, trzy ataki, wszystko co miał. Ale ja mam jeszcze jednego, na szczęście, więc cztery ataki w niego wejdą. On tarczy żadnej nie ma, więc nie powinno być problemu. No i nie ma problemu, gdyby miał jedną tarczę, to wtedy może jakiś tam problem by się pojawił. Ale tak, udało się, kolejny challenge pokonany, super. Dobra, Pterosaurus Pack, razy dwa, zobaczymy, co w pierwszej. A tutaj rerowa karta, oczywiście, co mogłoby być innego? Tsunga Pteretrus, super zabawa, ile punktów? O, na szczęście całkiem sporo punktów, więc to mnie cieszy. Kolejny Pterosaurus, a tutaj... kolejny rerowy dinozaur, inny niż poprzednio, Tapijara, super zabawa, nie no, ja nigdy z takich paczek nie dostaję legend. Został nam już tylko VIP-owski tutaj exclusive event, no i musimy go zrobić. Na szczęście tutaj są wodne dinozaury, więc nie muszę wydawać więcej baksów, spoko. Co my tutaj mamy? Takiego, mamy muszelkę, mamy jaskinię i muszelkę. Na muszelki dobre są jaskinie, więc weźmy sobie tutaj dwie nasze jaskinie. Czy dwie, czy jedną? Weźmy dwie. I do tego na jaskinie, na muszelkę. Na jaskinie dobre są te takie zwykłe wodne. Więc weźmy jednego Styksosaurusa. Chociaż to jest troszeczkę chyba przesada, co tutaj robię, ale zaszalejmy. Tutaj zachowam. On pewnie zmieni w tym momencie. Mogłem wykorzystać to, że jestem na niego lepszy, ale nie był... Nie, nie zmieni. Okej, dwa ataki we mnie. Ciekawe. Dzięki temu w tym momencie powinien upaść. I tak też się dzieje. Trzy ataki bez tarczy. Nie mógł tego przeżyć, nie mógł tego zrobić, więc teraz jest spoko. Ale jego jest na 14 poziomie, moja na 10. Więc pewnie tutaj w tej walce wręcz będzie dość ciężko. Zwłaszcza, że zaatakował za dwa. No i nie mamy niestety tarczy żadnej, więc polegliśmy. No i teraz pytanie, co powinienem zrobić, ponieważ ten mój dinozaur, atak jego jest dość śmieszny, więc zmienimy sobie na tego i zaatakujemy. Za dwa, czy jest sens? Nie za bardzo, ale też chyba nie ma zbytnio sensu się bronić, zwłaszcza, że on nie ma tarczy. Włóżmy tyle, ile atakuj możemy, a potem będziemy najwyżej martwili się o resztę. On ma teraz trzy, trzema nas nie zabije, więc teraz zmieni i on będzie efektywny, ale dwoma też nas chyba nie pokona, chyba że, no nie, będzie blisko. Było bardzo blisko, zostało nam 13 życia. W końcu szczęście uśmiechnęło się i do mnie. Tutaj wystawiamy tą i też myślę, że wpakowujemy tyle, ile możemy. Trzy ataki tutaj poszły w tym momencie, zostało mu 116 życia. Dwa jego dinozaury są dość sporo bite, ale to jednak ja będę miał, wydaje mi się, problem, bo on 4 ataki, czy to wystarczy? Nie. Tak, to wystarczyło i to w sumie na milimetry. I wydaje mi się, wiecie co, że to może być koniec w tym momencie, bo ja tego będę musiał uderzyć dwa razy, ale no muszę dać też dwie tarcze, z tym, że on zaatakuje za cztery i to będzie tyle. No tak, tutaj nie wydaje mi się, żebym miał jakiekolwiek szanse w tym wypadku, cztery ataki we mnie, aj, no nie poszło to po raz kolejny za dobrze. Mamy problem. Tym razem polecimy takim składem, musiałem wyciągnąć swoją najlepszą wodną tutaj legendę, no i zobaczymy, tym razem nie powinno być większych problemów. No tak, zwłaszcza, że pierwszego tutaj zabijam na hitka, więc lecimy z tym. Jeden ataczek, jeden poległy, jak najfajniej, jak najbardziej spoko. Tutaj też nie będzie większych problemów, bo jego atak jest dość żałosny, 130 ataku. No nie zrobi mi krzywdy, zwłaszcza, że wsadził we mnie wszystko w tym momencie, więc nie ma tarczy. Czy ja dwoma go zniszczę? Tak, zniszczę, więc okej, kolejny poszedł. I teraz będę na tego ostatniego też efektywny, więc też nie powinno być większego problemu. Widzicie, jak czasami macie słabsze dinozaury, musicie się głowić, trenować, myśleć, a tutaj bierzecie sobie takiego i wszystko pada na strzała. Tylko po raz kolejny dwa ataki, no spoko, coś tam mi zrobiłeś, ale ja teraz w ciebie wpakowuję trzy, nawet jeżeli masz jedną tarczę, a nie masz, to i tak padasz. No i jednym dinozaurem trzech poskładałem tych, którzy przed chwilą poskładali mnie. To była taka zemsta. Odkupiłem naszą ultra legendę i tutaj też nie będę się bawił, polecimy z nią. No i wydaje mi się, że tutaj też nie powinno być problemów, chociaż przeciwnicy znacznie lepsi. Tutaj na hitka już niestety nie ściągniemy. On teraz pewnie zmieni na tego wodnego takiego. Tak jest i będzie na mnie efektywny. To troszeczkę może mi pokrzyżować planów, ale nie musi. Teraz pytanie, czy ja powinien zmienić? Nie ma to chyba sensu w tym momencie, bo i tak ten będzie zadawał najwięcej. Ale w sumie zmienię na tego, wiecie dlaczego? Żeby tamten nie dostawał batów. No i on może mieć jedną tarczę, więc ja sobie dwa zachowam.
teraz pytanie, jeżeli on coś zachował, ale nie zachował, więc dwoma mnie nie pokona, chyba że zmieni i czymś efektywnym na mnie, ale nieefektywnym. Dobra, spoko, jest naprawdę ok. Teraz zmieniamy, on może mieć tylko i wyłącznie jedną tarczę, więc ja muszę zadać trzy razy i zachować. Czy ja dobrze policzyłem? Tak jest. Pierwszy leży, nie ma go, jest już dobrze, powinno być przynajmniej dobrze. Teraz znowu ten będzie efektywny, ale zaraz znowu zmienimy, więc nie ma co się martwić. Trzy ataki nie zrobią mi dużo, zwłaszcza, że zrobił tylko dwa, więc chociaż trzy coś tam by mnie uszkodziły, faktycznie. Zmieniamy znowu na tego i musimy mieć pewność, że ma jedną tarczę. Spróbujemy? Myślę, że możemy spróbować. Trzy, nie, niestety nam się to nie u... Albo nie, nie dał tarczy. Okej, czyli udało się. Kolejny leży. Gdyby miał tarczę, nie byłoby tej sytuacji w tym momencie. Ale myślę, że możemy już uznać, że ta gra jest dość łatwo, dość przyjemnie wygrana i raczej tak też będzie. Dobra, wchodzi nasz tutaj kozak, no i ten może mieć tylko dwie tarcze i ma, ale ja i tak dam sobie spokojnie radę. Kolejny event zrobiony, kolejna paczuszka jest nasza. Legendarna paczka dla nas, otwieramy 850 z 1000, znaczy 182 tysiące i Schuchonazaurus. Myślę, że jak najbardziej spoko, lubię roślinne dinozaury, 1300 punktów. Tym bardziej się cieszę. No i co, został nam jeszcze Battle Stage do zrobienia i myślę, że możemy go zrobić. Takim zestawieniem wydaje mi się, że damy radę, spróbujmy. Okej, nie wiem czemu pomyślałem, że wodne są dobre na latające i w tym momencie mamy problem, bo jest niestety odwrotnie. I tutaj nie mogę sobie pozwolić na zmianę, bo jeżeli teraz zmienię, to nie będę mógł w następnej turze, to nie przeżyję następnej tury, więc okej, dam tarczę. On nic nie zrobił, wiecie co? Wydaje mi się, że poświęcę tego po prostu na poczet innych. Więc tutaj zachowam sobie dwa. On teraz ma cztery i niech wpakuje cztery, proszę. Wpakuje cztery, okej, super. Straciłem tego, ale będę miał znacznie więcej punktów w następnej turze i powinno pójść już znacznie, znacznie łatwiej. Bo teraz wystarczą dwa ataki. Tak, dwa ataki, mogę sobie zachować dwa i jedną tarczę. Wydaje mi się, że to będzie wystarczająco. Jeżeli nie, no to będzie problem, ale i tak nie powinno być najgorzej. Okej, kolega miał 3 ataki, znaczy 3 punkty, nie zrobił kompletnie nic. I teraz pytanie, co zrobić? Wydaje mi się, że dam tutaj 3 i tutaj 3. A, tylko on zachował 2 punkty, więc będzie miał 6. Jeżeli za 6 zaatakuje, to mnie zniszczy. Zaatakował za 5, dwoma mnie zniszczy. XD, no nie było to zbyt mądre z jego strony. Udało się. Damy te 3, no bo być może tyle będziemy potrzebowali. Zachowamy resztę, no bo i tak mamy jeszcze jednego do dyspozycji. Poświęcimy już tego Tyranozaurusa, nie ma co się martwić. A w następnej turze bardzo łatwo zniszczymy go naszym latającym dinozaurem i powinno być łatwo. Okej, nic nie zrobił, więc lecimy. On na pewno nie dał 4 tarczy, dał 2. Spoko, jak najbardziej. Tyranozaurus się wkurzył i sium, sium i po latającym. Kolejny Battle Stage, ostatni, który mogę zrobić, został zrobiony, no i jak najbardziej jestem szczęśliwy. Odblokowujemy Zengum Pantherusa, bardzo się cieszę, super, 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 ale my przejdźmy do gwoździa dzisiejszego odcinka, czyli coś, na co czekacie od dawna i ja zresztą też czekam od dawna. Otworzymy sobie Solid Gold paczuszkę, gdzie są same świecące legendarki i to bardzo dobrze. Na co bym chciał trafić? Chciałbym na jakieś wodne, na przykład tego albo tego latającego, też bym chciał, tego bym nie chciał, bo już go mam, tego bym nie chciał, bo już go mam, no i resztę jak najbardziej też bym chciał, może nie z tych wodnych, bo tam jakoś mi się to zbytnio nie przyda, wolałbym coś lądowego, więc otwórzmy naszą złotą paczuszkę, zobaczymy, 10 tysięcy JW punktów VIP-owskich zostało wydane, a tutaj będzie coś świecącego, już widzimy, to raczej nie będzie roślinożerca, bo chyba by wystawał, zobaczymy, nie wiem, okej, jest wodny, Tylozaurus, kolejny wodny, kolejna wodna świecąca legenda. Jestem zadowolony, bo to coś nowego, ale wolałbym coś jednak lądowego. Ale 1300 punktów odzyskaliśmy, więc to się w sumie opłaca. Zobaczmy ją sobie i porównajmy z tym może, którego już mamy. Jednak tamten ma znacznie więcej życia, ale ten ma znacznie więcej ataku, więc też pewnie się przyda na pewno. Wykluwamy go, 50 wydajemy. Będzie zaraz, one bardzo szybko się wykluwają, to jest w nich fajne. Oczywiście mamy całkiem sporo punktów dalej do wykorzystania, więc będziemy to robili. Tutaj w tych rzeczach, no już naprawdę nie ma to kompletnie sensu. Ten jest niby spoko, ale mamy tylko 1% szans. 5% szans też raczej nie jest za dobre. Żadnej paczki, więc te punkty się kompletnie nie zwrócą. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze Daily Missions Pack 24-godzinnego, a tutaj czy będzie, nie będzie. 100 baksów. A, no i reszta to raczej nic ważnego. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Tak więc, pamiętajcie o czym mówiłem. 3000 łapek pod tym odcinkiem będzie bardzo fajnym wynikiem. Zwłaszcza, że dzisiaj były naprawdę
dużo rzeczy. Trzy legendy w końcu trafione w jednym odcinku. Nieczęsto to się zdarza. Myślę, że na przestrzeni kilku kolejnych odcinków znowu otworzymy sobie tą VIP-owską paczkę. No i zobaczymy. W następnym odcinku na pewno będzie już wbijanie 40 poziomu na naszej pierwszej legendzie. Będzie to, myślę, dość ciekawe dla nas wszystkich. Wy pamiętajcie oczywiście też o G2, gdzie z kodem mano 3% na wszystkie twoje gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też linki do mojego fanpage'a i Instagrama. Zapraszam gorąco. A na dzisiaj moje parkowe świry. To już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.